Witam widzów, przed wami mój Necro Summoner Build, którym grałem w ostatnim czasie na streamach, gdzie oczywiście zapraszam na streamy. Wybiłem tą postacią 79 level, dalej już nie będę wybijał, bo trochę mi się znudził ten summoner i chcę jeszcze jakieś inne buildy porobić. Aktualnie jestem w trakcie robienia Marksmana, także już nie będę go kończył, być może komuś się przyda ten buildik, być może nie. Zobaczymy, zacznijmy sobie od skilli. Czyli tak, pierwszy skill to oczywiście szkielety. Ogólnie ten build jest zrobiony full summoner. Mamy szkielety, tutaj mamy w lewo Unholy Rage 5 punktów, Lone Guardian 1 punkcik i oczywiście Remove Warriors też 1 punkcik. Później w dół, że archerzy mają Fire Arrowa. Tutaj mam 2 punkty, że mają 4 Fire Arrowy i 2 sekundy cooldownu. Tutaj później maksymalna liczba szkieletów. Tu znowu maksymalna liczba szkieletów. Tutaj 4 punkciki w Archer Damage. Tutaj, że healuje szkielety, jeżeli któryś umrze. Tutaj mam jeszcze, że mają zwiększoną szansę na kryta. I tutaj maksymalna liczba szkieletów. Rozdanych 20 punktów. Więcej się nie da, chyba że będziemy mieli na itemach dodatkowy level na same szkielety. Ale tak, to jest maksymalny level. Kolejny skill to Summon Wraith. I tutaj poleciałem w lewo pod Necrotic Damage, Necrotic Damage i Health Leech. Później Summoning Cast Speed i Mana Efficiency. Move Speed. I dodatkowo, żeby były dwa dodatkowe Wraithy. Tu później z tego w dół poleciałem na Crit Strike Chance. Crit Strike Chance znowu. I tutaj Crit Strike Multiplier 1 punkcik. No i to by było na tyle. Tylko tutaj w tą lewą stronę poleciałem. Głównie pod Damage. I żeby mieć dodatkowe Wraithy. Jeżeli chodzi o kolejnego skilla, to jest Summon Skelet Mage. I tu poleciałem w lewo. Extra Projectile. Tutaj Attack Cast Speed. I później poleciałem w dół, 2 punkciki Base Crit Chance, Move Speed, później lewo dół Crit Strike i oczywiście dodatkowy Skelet Mage plus 1. Później poleciałem tutaj w prawo, Health Leech i Health, że mogą kastować Mortar, Necrotic Mortar. No i później, żeby zmniejszyć im cooldown na tego skilla, na tego Necrotic Mortara. Na prawo. Kolejny skill to jest Summon Bone Golem. Tutaj poleciałem na lewo. 4 punkty, 5 punktów, 1 punkcik. I 1 punkcik. Później poleciałem lewo dół. Trochę, żeby troszkę armorka dał. 1 punkcik tutaj. I prawo dół, żeby miał więcej życia i armora. Później w dół, żeby zbierał na siebie agro. Tutaj dałem, żeby dawał movement speeda do minionów. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o golema. Ostatni skill to jest oczywiście transplant, czyli skill na movement. A tutaj tak trochę randomowo poleciałem, dałem cooldown i cast speed. Minion melee damage. Bone minion on transplant, czyli mamy dodatkowego miniona. Po użyciu tego skilla. Tutaj mamy, że one nie znikają, dopóki ich nie zginą. I tutaj mamy, że maksymalnie 3 mogą być. Później do góry, że dostaję bone armor na teleporcie, co mi daje 300 armora i mniejszy damage o 12% otrzymywany. No i na prawo, że dostaję haste'a po TP-ku. Tutaj, że jest dodatkowa detonacja i że instantowo zabija mobki, które mają 15% HP. No i tu jeszcze, że dostaje Bone Cursa po użyciu TP-ka. Jakby po wylądowaniu, nie? I tak wyglądają moje skille. Jeżeli chodzi o itemy, to mogłyby być lepsze, bo wiadomo, że zawsze chcemy mieć plus 1 czy plus ileś tam leveli do każdego skilla. Więc tych punktów na skillach na pewno można mieć więcej. Tak, na przykład mam 23 na Bone Golemie.
Ale nie udało mi się do innych skilli więcej zdobyć. Więc przejdźmy teraz do itemków. Na itemkach oczywiście chcemy mieć Minion Health, Minion Damage, Minion Spell Damage. Mamy magów, którzy biją spellem. I mamy archerów, którzy biją Fire Arrowy. I to jest chyba jako spell. Więc chcemy Minion Spell Damage, Minion Damage, Minion Health. I oczywiście dodatkowe, jak tutaj mam, plus 3 Summon Boom Golem. I jeszcze dodatkowo 864 armora zostają miniony. Więc na pewno chcemy plus ileś tam leveli do każdego skilla. Ten Minion Damage, HPki, Spell. Oprócz tego chcemy resy na itemach. Jakiś health, żebyśmy nie padali. No i w zasadzie tyle, jakiś movement speed, cast speed. Żadnego innego damage'a nie potrzebujemy, bo... No bo głównie szkielety biją. My nie mamy żadnego skilla na damage, tylko ewentualnie summonujemy szkielety. Jeżeli chodzi o buty, to tutaj jest taki fajny affix. Zwiększa minion damage i jeszcze ja mam aktualnie tutaj, że 6 minionów teleportuję po użyciu transplanta. Z tego co wiem, to może być maksymalnie, że 12 minionów teleportuję, czyli dużą większość minionów. Dzięki czemu no można szybciej po prostu czyścić mapki, nie? Tylko że to jest dopiero chyba na tierze 7. Ja mam 6, 5 mam. Więc 12 minionów jest chyba na tierze 7 dopiero. Tu mam jeszcze Increase Skeletal Mage Damage. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Idolen, to wiadomo. Jeżeli potrzebujecie resów, dajecie na resy, jeżeli znajdziecie jakieś fajne podminiony, podminion damage. Albo tu mam minion cooldown recovery speed. Takie rzeczy to możecie wrzucić. Jakieś resy, HPki i tak dalej. Jeżeli chodzi o drzewko. A to tutaj w akolicie pojechałem w Blood Aura na maxa, bo to zwiększa minion damage. Bone Aura, bo zwiększa armor i minion armor. Stolen Vitality, bo zwiększa nasze Vitality i minion health na maxa. Tutaj mam 4x5, Dark Rituals, to ma być na 5x5. Tutaj mam Poison Resy, plus 4%, a to mam tylko jeden punkcik. I Minion Armor per level też jeden punkcik. Tutaj tyle. I w drzewku Necromancera mam 8 punktów w Minion Damage. 5 punktów w Minion Health, Armor i Damage Reflected. 2 punkty w Blood Armor. Jeden punkcik w Cursed Blood pod Damage. 8 punktów Mortal Tether, to jest pod Minion Health. I później oczywiście plus 1 do maksymalnej liczby szkieletów. 3 punkciki do damage'u. 1 punkcik tutaj. Dark Retribution. 5 punkcików na Minion Attack Speed i Minion Cast Speed. Później 5 punkcików tutaj, na kryta. Tu kolejny crit chance. 5 punkcików na minion fire damage, bo mamy archerów, którzy biją z fire'a, i minion necrotic damage, bo mamy magów, którzy biją z necrotica. Tutaj minion necrotic damage i minion elemental damage. 10 punkcików. Tu oczywiście dodatkowy szkielet mage. No i 5 punkcików na minion haste i frenzy duration. I to było na tyle, ile ja tutaj mam. A jeżeli chodzi, jeszcze bym wbił ile? 20 punktów. Na pewno zmaksowałbym tutaj to. Cursed Blood. Na dodatkowy minion damage. Głównie necrotic. No i jeszcze bym poleciał w to. Minion Crit Strike Chance. No to już w sumie prawie 20 punktów. Ewentualnie jeszcze... Tutaj crit multiplayera bym poleciał i to w zasadzie tyle.
No, także zapraszam na streamki, teraz leveluję łucznika.